przez pryzmat wiedzy. Nice to be in orbit. Witam słuchaczy. To jest audycja przez pryzmat wiedzy. Ja nazywam się Kamil Milik. Dzisiaj zapraszam Was w świat ekologii. Podczas audycji wywiad z prezeską Koła Naukowego Wyzwań Zielonego Ładu Lilianą Śmiech oraz członkiem koła Kamilem Węgrzynem. Ty, Liliana, jesteś prezesem Koła Naukowego Wyzwań Zielonego Ładu. I skąd taka nazwa? Co to jest Zielony Ład? Tak, wybrali mnie na prezesa w tym roku, w marcu tego roku. Generalnie Zielony Ład jest to polityka Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, ale nie tylko. No i nasze koło naukowe nazywa się Wyzwań Zielonego Ładu, ponieważ dostrzegamy wiele wyzwań, które stoją przed państwami członkowskimi, żeby jakiekolwiek cele tej polityki zrealizować, więc stąd nasza nazwa. A jaki jest cel tego koła? Po co powstało głównie? Generalnie głównym celem jest szerzenie wiedzy, po pierwsze ekologicznej, poza tym też wiedzy o Zielonym Ładzie, o instytucjach unijnych. Chcemy docierać do jak największej liczby osób, do młodych osób, do ekspertów, do także decydentów. Kto najbardziej angażuje się w takie akcje związane z ekologią? Jaka to jest grupa wiekowa mniej więcej? Czy są to bardziej starsi ludzie, młodsi? Jak to wygląda? Patrząc na wszystkie tak naprawdę ruchy, stowarzyszenia, to jednak są to młodzi ludzie. Wydaje mi się, że pokolenie wyżej trochę przespało już ten moment, żeby się zaangażować i trochę ten klimat nie był dla nich aż tak ważny. Natomiast to, co możemy zauważyć obecnie, no to duże zaangażowanie młodych osób. Wszystkie spacery klimatyczne, młodzieżowe strajki i inne tego typu organizacje, to jednak są to młodzi ludzie, którzy czują, że w przyszłości to od nich będzie zależało, w jakim stanie będzie nasza planeta. Więc zdecydowanie są to młodzi. Co Was tak motywuje do działania, do angażowania się w sprawy klimatu? Przede wszystkim mnie angażuje to, że widzę, w jakim kierunku zmierzamy. To znaczy to, że rozwój przemysłu sprawia, że nasza planeta zmierza w złym kierunku. To znaczy emisja gazów cieplarnianych powoduje tworzenie tutaj dziury ozonowej i podnoszenie temperatury na całym świecie. Także myślę, że każdy, jeżeli by się zaangażował choć w minimalnym stopniu do poprawy tego klimatu, moglibyśmy wypracować wspólne dobro. A ciebie, Liliana, co motywuje? Po pierwsze polityka klimatyczna Unii Europejskiej, Zielony Ład, poza tym EU Fit for 55. Ja tutaj jednak dostrzegam pewne sprzeczności, jeśli chodzi o tę politykę, ponieważ uważam, że niektóre państwa, takie jak chociażby Polska, nie są w stanie spełnić wszystkich wymagań, które są zapisane w tych dokumentach. Zatem interesuje mnie przede wszystkim to, czy ta transformacja będzie sprawiedliwa społecznie i to, czy my w ogóle podołamy tym celom, które są wyznaczone do 2030 czy też 50 roku, więc ja tutaj jestem trochę sceptyczna co do tych zapisów, natomiast są one bardzo ważne i no i nie wiem. Natomiast są bardzo ważne. Czyli trzeba się starać jakby jak najbardziej próbować jednak tutaj zmieniać wszystko i świat ku lepszemu. Tak. Natomiast jest to niemożliwe. No. Jeżeli Unia Europejska obecnie emisje CO2 do zera, to nie możemy zapominać o krajach, które się rozwijają, chociażby krajach afrykańskich, więc jeżeli im też każemy odciąć wszystkie możliwe emisje gazów, to w jaki sposób oni mają się rozwijać i być na takim samym poziomie jak my? Co ważne, z dnia na dzień nie możemy też również zmienić źródła energii, co jest tutaj kluczowe w przypadku Polski. To znaczy, jeżeli czerpiemy obecnie około 80% energii z węgla brunatnego, węgla kamiennego, z gazu, to nie przestawimy się z dnia na dzień na fotowoltaikę, na wiatr, na energię jądrową, więc to jest niemożliwe. Czyli bardziej to jest taki długotrwały proces, który...
zdecydowanie, zdecydowanie. Jest ważne, ale... Jest bardzo ważne, natomiast niemożliwe do zrealizowania w tak krótkim czasie, no, chociażby w kontekście Polski, ale nie tylko. Padło takie hasło jak transformacja energetyczna. Jak je możemy rozumieć, jak można je rozwinąć, co się pod nim kryje i jakie wyzwania się z tym wiążą? To Kamil już mówił między innymi o tym, że Polska czerpie około 80% energii z węgla, więc tutaj transformacją byłoby tak naprawdę całkowicie odejście, całkowita dekarbonizacja naszego systemu i przejście chociażby na energię odnawialną, na energetykę jądrową. Czy też gaz. Gaz ma być tym paliwem przejściowym. No i to byłaby ta transformacja. Natomiast no z naszego punktu, z punktu Polski, całkowita transformacja energetyczna w tak krótkim czasie jest zupełnie niemożliwa. Chociażby dlatego, że w tym momencie ukryte ubóstwo energetyczne wynosi około 20-23%, więc jest to bardzo, bardzo dużo. Więc jeżeli my no odetniemy węgiel jako źródło energii i każemy, nie wiem, ludziom chociażby na wsi porzucić ich piece węglowe i kupić sobie panele fotowoltaiczne, które jednak są dosyć drogie, no to będzie to całkowicie niemożliwe. Oczywiście musimy odchodzić od węgla, jest to nasz priorytet, natomiast musimy to robić w dużo wolniejszym tempie niż Unia tego od nas wymaga. Co jest ważne, dzisiaj mamy do czynienia z wieloma dofinansowaniami, które mają wspomagać właśnie nowych prosumentów w produkowaniu energii. Jednak tak jak tutaj Liniana wspomniała, nie wyobrażam sobie, aby właśnie rolnicy czy jakieś inne osoby mieszkające po prostu w terenach mało zurbanizowanych po prostu korzystały z gazu jako paliwa, czy też z fotowoltaiki. No, nie każdy ma taką możliwość, żeby właśnie dokonać takiej inwestycji czy takiej transformacji właśnie. Co jest również według mnie bardzo ważne, gaz prognozuje się, że wystarczy nam na około 100 lat. To znaczy nie jestem do końca przekonany, że inwestycja właśnie w gaz będzie wystarczająco opłacalna. Oczywiście jako paliwo przejściowe może to być, ale nie wiem, czy jest to opłacalne. Co do gazu i paliwa przejściowego, to nie wiem, też mam pewne wątpliwości, ponieważ no, nie mamy specjalnej infrastruktury pod ten gaz, więc nie wiem, czy na przykład nie lepiej byłoby poczekać i zainwestować w energetykę jądrową, która oczywiście wzbudza wiele kontrowersji, natomiast jest całkowicie zeroemisyjna, więc byłaby chyba najlepszą opcją dla nas, jak i też dla całej Europy, natomiast tutaj Niemcy zamykają wszystkie elektrownie atomowe, więc wydaje mi się, że tutaj lobby niemieckie będzie dosyć silne, więc nie wiem, czy uda nam się otworzyć tego typu inwestycje na terenie Polski. Co jest ważne, tutaj też musimy składować radioaktywne odpady, więc nie do końca jestem przekonany, czy to rozwiązanie jest tutaj takie dobre dla nas. Przecież są magazyny, w których można je magazynować, są takie specjalne magazyny pod ziemią, więc dlaczego nie? Jak najbardziej, jednak przykład Niemiec z ostatniego okresu, importują bardzo dużo radioaktywnych odpadów do siebie z Anglii, z południowej Europy, więc myślę, że tutaj będzie bardzo dużo pokusa, aby też ściągać takie radioaktywne odpady do nas z Europy. Wydaje mi się, że tutaj przykład Niemiec nie jest najlepszym przykładem, ponieważ ich Energiewende wzbudza wiele kontrowersji w Europie i na świecie. Przeszli tak naprawdę w dużym stopniu, przynajmniej chcieli, na energię odnawialną, a nie wieje zawsze, nie świeci zawsze, także muszą kupować chociażby energię z węgla z Polski. A jeżeli chodzi o środki na to wszystko, to jak myślicie, skąd je powinniśmy brać? Czy to powinien rząd jakby tutaj, czy bardziej Unia Europejska? To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że wiele rządów w Europie zadaje je sobie. Oczywiście Zielony Ład przewiduje finansowanie
transformacji, natomiast nie są to na tyle duże środki, żeby całkowicie przemienić naszą węglową, czarną energetykę na płynącą mlekiem i miodem energetykę odnawialną. No nie wiem, też tak się zastanawiam, czy na przykład nie lepiej byłoby zainwestować pieniądze, tak powiedzmy, teraz się wcielam w jakiegoś wysokiego europejskiego urzędnika, oczywiście wysokiego rangą, nie wzrostem. Czy nie lepiej byłoby zainwestować te pieniądze w chociażby... Czy nie lepiej byłoby zainwestować te środki chociażby w jakieś magazyny energii, czy jakieś nowoczesne elektrownie atomowe niż po prostu w na przykład paliwo przejściowe, jakim ma być się gaz? Liliana tutaj bardzo wspomniała o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o magazynach energii. A tutaj magazyny energii w Polsce kuleją, a także nie tylko w Polsce, ale myślę, że warto to poruszyć. Widać, jakie mamy tempo rozwoju instalacji fotowoltaicznych i tutaj również sieci przesyłowe są w opłakanym stanie. Nie wiem, na przykład tutaj z mojej okolicy, spod Krakowa, to jest chleb powszedni, że instalacje fotowoltaiczne, to znaczy falowniki, wyłączają się w momencie, gdy jest zbyt duże napięcie w sieci i to nie jest jakiś przypadek jednego czy dwóch domostw, ale w przypadku, gdy zainstaluje się takich kilka instalacji na ulicy, no to po prostu notorycznie ta energia nie jest produkowana, ponieważ jest zbyt duże napięcie w sieci. To jest duży problem. Co możemy zrobić dla naszej planety, żeby polepszyć jej stan? Co taka osoba, która tak przysłowiowo jest zielona, czyli nic nie wie w tym temacie bardziej, co może zrobić każdego dnia taki zwykły Kowalski? Znaczy, po pierwsze, stanu naszej planety już raczej nie da się poprawić. Temperatury Ziemi już raczej nie obniżymy. Natomiast to, co możemy zrobić, to nie pogorszyć jej stanu. Więc co taki zwykły Kowalski, co zwykła Kowalska mogą zrobić, to chociażby zamiast samochodu do szkoły, do pracy, na uczelnię, wybrać komunikację zbiorką tak zwany, lub rower, lub własne nogi, jeżeli nie jest bardzo daleko. Możemy zrezygnować z kupowania produktów w plastikowych opakowaniach, co jest bardzo trudne, ponieważ większość jednak sklepów, tanich sklepów spożywczych, oferuje większość produktów tylko i wyłącznie w plastikowych opakowaniach, ale można na przykład kupować owoce i nie wkładać każdego jabłka do osobnego worka. Wydaje mi się, że to już będzie mały, ale wielki krok. Poza tym takie proste czynności, wyłączać światło jak się wychodzi, nie używać za dużo wody jak się chociażby myje zęby, ponieważ Polska ma bardzo małe zasoby wody pitnej, to też o tym musimy powiedzieć, są one porównywane do zasobów Egiptu chociażby. Więc to są takie proste czynności, o których powinniśmy pamiętać na co dzień. Czyli małymi kroczkami można tutaj troszeczkę się przyczynić do tego wszystkiego. A jeszcze powiedzcie, gdzie można Was znaleźć albo jak można do Was dołączyć? Zapraszamy na naszego Facebooka Koło Naukowe Wyzwań Zielonego Ładu, na nasz Instagram Zielona Przyszłość. Mamy również naszego Twittera oraz, jeżeli dobrze kojarzę, LinkedIna. Także możecie nas w tych miejscach spotkać, a także na Uniwersytecie Ekonomicznym prężnie działamy. Myślę, że nas znajdziecie. Jak widać, ekologia to temat ważny, a zarazem popularny. Każdy może coś od siebie dołożyć, aby przyczynić się do ekologii. Dbajmy więc o środowisko i wszystko z głową. A to był wywiad z prezeską Koła Naukowego Wyzwań Zielonego Ładu Lilianą Śmiech oraz członkiem koła Kamilem Węgrzynem. Dziękuję bardzo za rozmowę.